Kiedy po blisko 40 latach pracy sekretarz miasta odeszła na emeryturę, wraz z nią Legionowski Ratusz pożegnał cząstkę swej historii, i tej samorządowej, i tej mniej popularnej, rodem z poprzedniego ustroju. Tymczasem, choć miejskie realia schyłkowej komuny wspomina się rzadko, warto zachować je w pamięci, choćby po to, aby umieć dostrzec różnice pomiędzy kolejnymi odsłonami RP. Danuta Szczepanik, która pracę w Legionowie rozpoczęła w 1982 roku jako inspektor do spraw Rady Narodowej, jest skarbnicą wiedzy na ten temat. Wiedzy często dla wielu mieszkańców zaskakującej. Było wtedy 82 radnych, 9 komisji, a siedziba inspektora była w sekretariacie zastępcy naczelnika miasta. Naczelnika miasta i zastępcy naczelnika, ale w tym samym sekretariacie była kancelaria i centrala telefoniczna. Więc warunki były takie dość trudne. No, ale za to była taka rodzinna atmosfera, wszyscy razem. Dopiero później, jak powstało po kilku latach Biuro Rady Narodowej, to Biuro Rady Narodowej miało już swój maleńki pokój. Wtedy już warunki były zupełnie inne. Bo już swoja szafa, swoje biurko, swoje krzesło. Więc to już było naprawdę, to był luksus na tamte czasy. Ów luksus nie obejmował jednak na przykład kserokopiarek ani komputerów. Zamiast nich były maszyny do pisania, do kopiowania dokumentów służył powielacz znajdujący się w biurowcu spółdzielni mieszkaniowej. Socjalizm rzucał swój cień także na inne aspekty funkcjonowania, stosując dawną nomenklaturę magistratu. Przed zmianą ustroju nawet kupno firanek, kupno samochodu czy kupno czegokolwiek musiało być ze zgodą prezydenta miasta stołecznego Warszawy. To nie było tak, że się wszystkie plany inwestycyjne to musiały być nie w naszym budżecie, musiały być ujęte gdzie indziej. Dziś to nie do pomyślenia, a kiedyś stanowiło normę. Jeszcze zanim zmienił się ustrój, Danuta Szczepanik zdążyła zostać sekretarzem urzędu. Później zaś, tu ciekawostka, wiceprezydentem miasta, aż w końcu opadła żelazna kurtyna i legionowscy urzędnicy mogli wreszcie sami gospodarzyć na swoim. Zakup pierwszego pojazdu dla miejskich strażników pokazuje, jak wówczas przecierało się procedurom nowe szlaki. Straż Miejska dostała zgodę na kupno samochodu. Dostali reklamówkę pieniędzy. No i trzeba było samochód kupić na giełdzie, no bo innej możliwości nie było. I wtedy zastępca wiceprezydent pan Wojciech Żyte zaproponował, żeby ze strażnikami pojechał ktoś inny, jako świadek może. No i padło na mnie, że ja nie będzie mi zależało, nie znam nikogo na giełdzie, nie jestem strażnikiem, nie będę jeździła tym samochodem. Więc mogę pojechać jako przyzwoitka i ten samochód kupić. Spodobał mi się żółty Fiat, duży Fiat. Pan, który miał ten samochód, powiedział, że on jest w dobrym stanie. No zawsze to się mówi po przeglądach, ale chciał, żeby transakcji dokonać u niego w domu, a nie na giełdzie. Więc ja powiedziałam komendantowi, że ja pojadę do domu tego człowieka. Jakoś, nie pamiętam, jaka to była miejscowość, gdzie mieszkał, ale pod warunkiem, że tym samochodem ja przyjadę do Legionowa. No i jak pojechaliśmy do domu tego człowieka, dokonaliśmy transakcji, podpisaliśmy dokumenty i kupiliśmy ten samochód. Oczywiście jechałam z powrotem jako kierowca, komendant dotrzymał słowa. Było dobrze. Było dobrze. Samochód się nie psuł, rzeczywiście był dobry. Choć może nie tak dobry, a już na pewno tak piękny, jak motoryzacyjna miłość pani sekretarz. W cywilu przyznającej się do fascynacji ujarzmianiem mechanicznych koni. Ja nie miałam swojego samochodu, natomiast bardzo lubiłam jeździć. Ja miałam swój motorower, w którym byłam zakochana po uszy. Mój motorower błękitny, piękny. Tak jak go kupiłam, to byłam jedyną osobą w tej miejscowości, gdzie mieszkałam, jedyną dziewczyną, która jeździła motorowerem. I ja go później tutaj do Legionowa ze sobą przyprowadziłam. Dziś po pięknym motorowerze zostały tylko fotografie i wspomnienia, tak samo jak po wielu innych miejscach, zdarzeniach oraz ludziach. Inna sprawa, że była już sekretarz miasta, ma też plany na ciekawe spędzenie emerytury. Póki co niezbyt konkretne, ale z pewnością zakładające coś więcej niż aktywność jedynie we własnych czterech ścianach.
Nie chciałabym być tylko w domu, ponieważ to szybko się zapomina to, co się, to czego się nauczyło, to, co się pamiętało. Poza tym jakakolwiek praca w jakimkolwiek wymiarze powoduje, że trzeba na bieżąco śledzić przepisy. Wystarczy, że się na pół roku z tego wyłączy i tak naprawdę można powiedzieć, że człowiek już niewiele potrafi. Ale nie wiem, na razie prowadzę różne rozmowy, zobaczę. Na początek to tak chciałabym troszkę odwiedzić rodziny, bo mam spore zaległości w tym zakresie, bo moja rodzina jest tak po całej Polsce rozsiana, więc ponieważ nie można teraz jechać sobie tak na wczasy gdzieś, to mówię, że przynajmniej tą część odrobię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby o tym kiedyś rozmawiać.